No, to dzisiaj sobie zagramy w najlepszą grę o kotach. Co wy na to? Super, lubię nowości. Oj, kotełki będą fantastycznie, zaczynajmy. A, cieszy mnie wasz entuzjazm. Za chwilkę wam przedstawię zasady. Chwileczkę się nauczycie, mówię wam, to jest prościutkie. Dobra, to naprawdę bardzo prosta gra, będziemy w niej zbierali zestawy kart, to wszystko. No dobra, a gdzie kostki? Tu nie ma kostek. No co ty, ale to jak się będziemy poruszać po planszy, co? Nie będziemy, tutaj zbieramy karty, tylko. Ale miało być prosto, to jak bez kostek? Spokojnie, wszystko wyjaśniam. Tu mamy znaczniczek kota. Kotek pokazuje, co zbieramy. Nie, on nam pokazuje, czego nam nie wolno zabrać. A dlaczego on jest szary? Nie mogli zrobić rudego albo łaciatego. Łaciaty byłby taki piękny. Ach. To jest tylko znacznik. Tylko znacznik, nieważne jaki ma kolor. Ha! Dokładnie. Ważne, żeby pionki miały fajne kolory, nie? No nie, tu nie ma pionków. Ty, ale jak gra może nie mieć pionków, nie? No bo tu się nie poruszamy po planszy. Tu w ogóle planszy nie ma. Nie, nie potrzebujemy pionków, planszy. Mamy tylko karty i zbieramy karty. Kartami gramy. A, czyli to taki poker trochę. No nie, to nie ma nic wspólnego z pokerem. To tak jakbyś miał zakupy. O, szedł na zakupy i zbierał kotki i jedzenie dla nich na tych zakupach. Kotków się nie kupuje, tylko ze schroniska bierze. To tylko taka przenośnia z tymi zakupami. A czemu ten tuńczyk jest w puszce? Jak kotek ma go zjeść? To tylko taka ikonografia. Tutaj nie karmisz prawdziwego kota przecież, nie? Ty, jakaś trudna ta gra. Dawaj ty dalej z tymi zasadami. No nie, tu nie ma nic skomplikowanego. Po prostu bierzesz trzy karty i potem przesuwasz znacznik. Ten rząd czy kolumnę, z którego wziąłeś karty i będziesz dokładać nowe. Tyle. A w ogóle pokażę wam jakiegoś ślicznego koteczka. Ostatnio widziałam, był taki piękny, chciałam go zabrać, no ale... Proszę cię, skup się na chwilkę jeszcze. Zaraz porozmawiamy sobie o kotkach, a teraz jeszcze tylko skończę tłumaczyć. To naprawdę zajmie mi chwilkę. Ten kot był rudy, nie? Podwójny pech. Ej, dobra. Kochani, skupcie się na chwileczkę jeszcze, naprawdę, dobra, tylko dokończę. Musicie zbierać karty, tak jak pokazałem. Zbieramy karty za kotki, jak je nakarmicie, to dostajecie punkty, a za resztę kart, która wam zostanie na ręce, też potem dostajecie punkty. No, łapiecie to? No co, to jeszcze liczyć będziemy musieli? A to miała fajna gra być, nie? Liczenie, no, że humanistą jestem, to tak nie bardzo, nie? Chyba nie kumam tej gry. Możesz od początku zacząć? Ty no właśnie, a kiedy ze sobą walczymy? Bo nie załapałem. Nie, nie walczymy tutaj. Tu tylko zbieramy kotki. To wszystko. Nie ma tu żadnych bitew. To ja się już pogubiłem. Dobra, dobra. Możemy zagrać coś klasycznego, nie wiem, kurczę, co, to wyciągamy na stół. O, tak, 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 ja chcę być bankierką, nikt tak nie przerzuca gotówki jak ja. A w ogóle ostatnio kupiłam sobie taką bluzeczkę, mówię wam, w sam raz do pracy w banku. No ale nie na kasie, nie, tak troszkę wyżej. No i to jest to, strategia, ekonomia, emocje, teraz się będzie działo. Pokażę wam, jaką mam żyłkę do interesów, nie? No, tego to się nawet ja nie spodziewałem, nie? Dajcie znać, jakie sytuacje was spotkały przy tłumaczeniu zasad. Żółte dziobom, co śmiesznego się działo, a ja chyba sobie zasłużyłem na to, żebyście kliknęli czerwony przycisk subskrybuj i dali łapkę w górę. No chyba, że się nie podobało, to nic nie róbcie. Dobra, dzięki, cześć.